30 czerwca w niedzielę w Cieszanowie odbyły się zawody strażackie. Zmierzyły się jednostki OSP z terenu gminy Cieszanów. Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji z wydarzenia. Baczność! Na prawo! Patrz! W ruchu, prezesie. Komendant gminny Stanisław Janiszewski melduje drużyny gotowe do 41 gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Chciałem powiedzieć, co teraz prowadzić do miejsca. Rozkaz. Macie mikrofon jakieś? Nie mam, tu jest. Baczność! Spocznij! Witam na 41 gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Pragnę powitać startujące drużyny z grupy A, C oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze, chłopców i dziewcząt. Witam również burmistrza miasta i gminy Cieszanów, druha Zdzisława Zadwornego. Witam również komisję sędziowską pod dowództwem starszego kapitana Dariusza Wałczyka. 41 gminne zawody sportowo-pożarnicze uważam za otwarte. Sędziowie gotowi do opuszczenia konkurencji. A na starcie młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt z dachu. Rozpoczynamy sztafetę w grupie A. Jako pierwsi startują druhowie z folwarków. Rozpoczynamy sztafetę w grupie A. Jako pierwsi startują druhowie z folwarków. I drużyna z Niemstowa wystartowała. Kolejności trzeciej startuje drużyna z Nowego Sioła. Na starcie drużyna z Kowalówki Żukowa. Thank you.
Drużyna z Hotel Lubia. Nieoficjalny czas drużyny z Hoty Lubia 69,03 i będą punkty karne. A na starcie drużyna z Cieszanowa. Sędziowie gotowi do puszczenia konkurencji. Drużyna wystartowała. Nieoficjalny czas drużyny z Cieszanowa 67,56 i będą punkty karne. A na starcie drużyna z Dachu. Do startu przygotowują się drużyny z grupy C i z grupy A do ćwiczenia bojowego. Dachnów, w kolejności drugiej Cieszanów. Dzisiejszy dzień jest dla straży z naszej gminy bardzo ważny, ponieważ odbywają się 41 zawody gminne, zawody sportowo-pożarnicze, dlatego myślę, że też mamy okazję przyjrzeć się temu, co posiadają nasze jednostki. Jest to naprawdę bardzo nowoczesny sprzęt, więc strażacy korzystają z najnowszych rozwiązań technologicznych. Nie są to tylko samochody, ale również inne urządzenia, aparaty powietrzne, pompy, więc naprawdę to, co mamy na wyposażeniu, jest na poziomie XXI wieku i do tego dostosowują się również nasi strażacy doskonale swoim wyszkoleniem. Panie komendancie, dzisiejsze zawody. Czy wiadomo, ile drużyn wystartowało? W dzisiejszych zawodach są to 41 zawody
gminne, sportowo-pożarnicze. Wystartowało 13 drużyn. Dwie drużyny kobiece w grupie C, dwie drużyny młodzieżowe dziewcząt, dwie drużyny młodzieżowe chłopców i 7 drużyn w grupie A mężczyzn. To takie podchwytliwe pytanie. Dlaczego organizujecie zawody strażackie? Zawody strażackie są takim sprawdzianem umiejętności. Czas przygotowania druhów do zawodów poprawia ich sprawność, mobilność w przygotowywaniu się do akcji. Wykonywanie linii sawnej w ćwiczeniu bojowym. Budowa linii gaśniczych pod okiem sędziów powoduje to, że łączenia węży, zdobywanie sprawności jest pod kontrolą. Sędziowie czasami poprawiają to, co druhowie nie wykonują tego prawidłowo. A później przydaje to się w akcjach gaśniczych, zdobywa się większe doświadczenie. Startuje drużyna z Dachnowa. Sędziowie gotowi do puszczenia konkurencji. Gotów! Start! Ćwiczenie rozpoczęte. Drużyna z Folwarków. Dowódca złożył ładunek, w tej chwili wydaje rozkaz. Na linie w tył, w drodze. Tutaj teraz, tak?
Drużyna z Nowego Sioła przy żółtym zbiorniku. Gotów! Start! Dowódca wydał prawidłowy rozkaz dla drużyny. Gotów! Start! I drużyna wystartowała. I drużyna wystartowała. Przy zbiorniku zielonym przygotowuje się drużyna Cieszynowa. Stanowisko wodne przy zbiorniku, rozdziela się na wysokości 85, minigaś przez wysokości 52, rota pierwsza, złamanie tarczy, rota druga, powrócenie pochodu. Na linię startu, tył, rozejście.
Dowódca wydał rozkaz prawidłowo. Drużyna gotowa do startu. Gotów! Start! Drużyna z folwarków. Dowódca złożył ładunek, w tej chwili wydaje rozkaz. Na linię startu, w tył, w stronę. Drużyna z Nowego Sioła przy żółtym zbiorniku. Gotów! Start! Dowódca wydał prawidłowy rozkaz dla drużyny. Gotów! Start! I drużyna wystartowała.
i drużyna wystartowała. Przy zbiorniku zielonym przygotowuje się drużyna z Cieszynowa. Stanowisko wodne przy zbiorniku, rozdziela się do długości 85, linii gaśni przez długości 52. Rota pierwsza, złamanie tarczy. Rota druga, podłożenie pochodu. Na linię startu, tył, rozejście. Dowódca wydał rozkaz prawidłowo, drużyna gotowa do startu. Gotów! Start! Start!
drużyna z Nowego Sioła przy żółtym zbiorniku. Gotów! Start! I drużyna wystartowała. I drużyna wystartowała. Przy zbiorniku zielonym przygotowuje się drużyna Cieszynowa. Stanowisko wodne przy zbiorniku, rozdzielasz na wysokości 85, linii gaśni przez długości 52, prota pierwsza, złamanie tarczy, prota druga, powrócenie pochodu. Na linię startu, tył, rozejść się. Dowódca wydał rozkaz prawidłowo, drużyna gotowa do startu. Gotów! Start! Drużyna z folwarków. Dowódca złożył meldunek, w tej chwili wydaje rozkaz. Na linię startu, w tył, w drodze. Tutaj teraz, tak?
Drużyna z Nowego Sioła przy żółtym zbiorniku. Gotów! Start! Dowódca wydał prawidłowy rozkaz dla drużyny. Gotów! Start! I drużyna wystartowała. I drużyna wystartowała. Przy zbiorniku zielonym przygotowuje się drużyna Cieszynowa.
gotów! Start! Szanowni Drychowie, serdecznie gratuluję wszystkim drużynom, bo faktycznie dzisiaj przybyć i wystąpić to jest nie lada problem. Upał nam się daje wszystkim we znaki, także króciutko gratuluję zwycięzcom. Muszą też być i pokonani i do zobaczenia na zawodach powiatowych w Lubaczowie. O zabranie głosu proszę burmistrza Zdzisława Zadwornego. Drogie druhny, druhowie, szanowni strażacy, bardzo serdecznie chcę podziękować wam wszystkim za ten udział, bo tak jak prezes powiedział, było to rzeczywiście ogromny wysiłek. To, że nikomu nic się złego nie stało, że nie miało żadnych zasłabnięć, świadczy o tym, że nasze straże są dobrze przygotowane do tego typu imprez, że te treningi, które były, wszystkim naprawdę dobrze się sprawdziły. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować komisji, ponieważ w tym trudzie, w tym słońcu zapisywać to wszystko i później przeprowadzić jeszcze rozliczenie końcowe jest też ogromnym wysiłkiem. Widownia jest co prawda niewielka została, ale ci najwytrwalsi fani też świadczą o tym, że jednak to jest popularna rzecz i te zawody, które się odbywają, są ważne dla mieszkańców naszej gminy. Druh prezes powiedział, że do zobaczenia na zawodach powiatowych w Lubaczowie, ale ta decyzja jeszcze w tej sprawie nie zapadła i jest bardzo prawdopodobne, że mogą się odbyć te zawody powiatowe w Cieszanowie 15 września, bo wtedy jest termin tych zawodów, więc być może, że będziemy mogli również pooglądać najlepsze drużyny powiatu na tymże stadionie. Dlatego wszystkim bardzo serdecznie gratuluję udziału. Miejsc, one aż tak strasznie nie są istotne. Ważny jest właśnie ten udział, to, że jesteśmy tutaj razem, że możemy w sportowym duchu rywalizować, w koleżeńskim duchu, czyli nie ma jakichś zatr ani innych animozji. To jest bardzo cenne, dlatego serdecznie dziękuję, gratuluję tym, którzy zwyciężyli i tak jak tutaj powiedział przewodniczący komisji, pan kapitan Dariusz Wałczyk, że Dachnów zabrał wszystko, czyli jest to ogromne wyzwanie dla tych drużyn, żeby w powiatowych zawodach wypaść równie dobrze, żeby ta nasza gmina była godnie reprezentowana. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego. Teraz przystąpimy do wręczenia dyplomów i pucharów. Poproszę przewodniczącego komisji Dariusza, kapitana Dariusza Wałczyka, drucha prezesa i pana burmistrza o wręczenie dyplomów i pucharów. Zaczniemy od drużyn młodzieżowych dziewcząt. Proszę dowódców o wystąpienie. Pierwsze miejsce młodzieżowa drużyna powierzchownicza dziewcząt z Dachnowa. Drugie miejsce młodzieżowa drużyna powierzchownicza z Cieszanowa. Proszę o wystąpienie. Brawa. Duże brawa. Dziękuję bardzo. O wystąpienie proszę dowódcę młodzieżowej drużyny pożarniczej chłopców z Dachnowa i z Cieszanowa.
Dziękuję. Grupa C. Proszę o wystąpienie dowódców drużyny z Dachnowa i z Cieszanowa. Brawa. Zdecydowane brawa. Brawa. Dziękuję. Dziękuję, gratuluję. I grupa A. Siódme miejsce. Dowódca ZSP Nowe Sioło. Szóste miejsce. Dowódca ZSP Hotelu. Piąte miejsce, OSP Folwarki. Czwarte miejsce, dowódca OSP Kowalówka Żuków. Dowódca OSP Hotelu. Bardzo szybko. Trzecie miejsce. OSP Cieszanów. Proszę dowódcę wystąpienie. Drugie miejsce, dowódca OSP Niemstów. Pierwsze miejsce, OSP Dachnów. Dowódca, proszę o wystąpienie. Zabranie głosu poprosił jeszcze przewodniczący komisji. Ja tylko jeszcze jedno słowo, bo tutaj już pan burmistrz troszeczkę wspomniał o jakichś planach na zawodach powiatowych, więc tutaj nawiązując do tych już miejsc zdobytych przez poszczególne jednostki, ja tylko chciałbym tylko dodać, że jeżeli to by miało się, te zapowiedzi pana burmistrza się sprawdzą i że te zawody powiatowe będą tegoroczne tutaj w Cieszanowie, przywilejem gospodarza zawodów powiatowych jest wystawienie drużyny tutaj jako gospodarz zawodów. Zawsze tak było i pewnie w tym roku też tak będzie, więc jeszcze jako gospodarz jednostka z Cieszynowa może też się będzie mogła zaprezentować w czasie zawodów powiatowych. Ale to tylko wtedy, kiedy te jakby na razie plany dojdą do skutku i te zawody się odbędą tutaj w Cieszynowie. Także oprócz tego, że zwycięzca tych zawodów będzie brał udział w zawodach powiatowych, przywilejem gospodarzy jest też to, że może wystawić swoje drużyny w zawodach powiatowych. To tylko tak na marginesie, żeby troszeczkę może osłodzić co niektórym
może nie tyle gorycz porażki, co tak na zachętę zachęcić do przygotowań do zawodów powiatowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu kapitanowi. Dziękuję wam, druhny i druhowie. Dziękuję jeszcze raz Komisji Sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie zawodów. Dziękuję zarządowi. Dziękuję kibicom. Dziękuję jednostce OSP Cieszanów za przygotowanie i obsługę zawodów, za przygotowanie torów. Zawody były przeprowadzone bardzo sprawnie. Dziękuję druhowi Leszkowi Kurdzielowi. No i oczywiście Centrum Kultury i Sportu za nagłośnienie. Jeszcze raz dziękuję wam, druhny i druhowie. Myślę, że spotykamy się za rok tradycyjnie. Dziękuję i pozdrawiam. Baczność! Spocznij! Brawo! Zwrot! Do parku pojazdów! Marsz! Starszy kapitan Dariusz Wałczyk, przewodniczący Komisji Sędziowskiej na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP z terenu miasta i gminy Cieszanów. W dniu dzisiejszym, czyli 30 czerwca bieżącego roku, w miejscowości Cieszanów odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Cieszanów. W tych zawodach dzisiaj ogólnie wzięło udział 13 drużyn. 7 drużyn w grupie A, czyli męskiej, 2 drużyny w grupie C, czyli żeńskiej, oraz po 2 drużyny młodzieżowych drużyn pożarniczych w grupie chłopców z Dachnowa i Cieszanowa i w grupie dziewcząt również z Dachnowa i Cieszanowa. Powiem także, pomimo tej niesprzyjającej aury dzisiejszej, bardzo wysoka temperatura, miejsce na stadion sportowy w Cieszanowie jest miejscem nasłonecznionym. Pomimo tej niesprzyjającej aury, drużyny były bardzo dobrze przygotowane do tych zawodów, zniosły trudy wysiłku związanego z zawodami pożarniczymi, a także z aurą, która dzisiaj panuje tutaj w Cieszanowie. Wszystkie drużyny stanęły na wysokości zadania i sprostały zadaniom, jakie tutaj są w regulaminie zawodów sportowo-pożarniczych, czyli sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Poziom tych zawodów był bardzo wysoki. Jak zawsze w gminie Cieszanów rywalizacja i poziom zawodów jest bardzo wysoki. No tak się stało, los tak sprawił i przygotowanie drużyn, że jednostka z Dachnowa, OSP Dachnów, zajęła pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach, zarówno żeńskiej, męskiej, jak i młodzieżowych drużyn pożarniczych kategorii chłopców i dziewcząt. To świadczy, że bardzo dobrze przygotowała się jednostka z OSP Dachnów do tych zawodów. To nie jest niespodzianka, jednostka z Dachnowa już w poprzednich latach zajmowała wysokie miejsca w trójce i brali udział w zawodach na szczeblu powiatowym, a nawet wojewódzkim. Jednostka, przypomnę, że jednostka chłopców Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Dachnowa w ostatnich zawodach wojewódzkich brała udział i też bardzo dobrym wynikiem. Tutaj chciałbym też podziękować organizatorom za przygotowanie tych zawodów, gospodarzom tego obiektu. Zawody były przygotowane w bardzo dobrym stopniu. Jednostki, które brały udział, mogły bez żadnych przeszkód i żadnych jakichś komplikacji wykonać swoje ćwiczenia w ramach tych zawodów, więc serdeczne podziękowania dla organizatorów, dla gospodarzy tego obiektu, którzy stanęli na wysokości zadania i przeprowadzili na wysokim poziomie te zawody dzisiejsze. Dziękuję bardzo.